Pytanie. Dobrze, konkretne pytania, słucham, postaram się odpowiedzieć. Tym razem było poważnie, to znaczy ostatnia walka z Popkiem była trochę chyba jak trening, jak sparring z dużo słabszym zawodnikiem, natomiast dzisiaj no było takie wrażenie, że na początku było badanie przeciwnika, bo było wiadomo, że łatwo nie będzie, a potem był konkretny atak. Mógłbyś coś powiedzieć o tym, jakie są twoje wrażenia? Nigdy nikogo nie lekceważę, czy to jest Popek, czy to będzie Burnejka. Waga ciężka rządzi się swoimi prawami. Chwila nieuwagi i jeden strzał i człowiek może być wywrócony. No prosty przykład dzisiaj, nawet gdzieś tam w wadze ciężkiej. Chwila nieuwagi, 10 sekund i faworyt przegrywa, underdog wygrywa, więc waga ciężka rządzi się swoimi prawami, a tym bardziej MMA. MMA jest nieprzewidywalne, więc trzeba się pilnować i nigdy nikogo nie lekceważyć. A jak ci się dzisiaj walczyło? Powiedz mi, jak to wyglądało pod względem no właśnie rozłożenia sił, ciosów? No cały czas trenuję, już jestem w MMA od 2009 roku, 8 lat, więc systematycznie trenuję, krok po kroku idę do przodu. Wiadomo, że pewnych etapów, pewnych przemian w organizmie nie przeskoczę i choćbym trenował 10 godzin dziennie, nie, trzeba zrobić półtorej godziny odpoczyń i czekać cierpliwie. No cóż, wyszedłem do drugiej rundy ze spokojnym zapasem, przygotowany byłem na pełen dystans. Wiedziałem, że to do końca dystansu nie dotrwa, ale przypuszczam, że do trzeciej rundy może być, no cóż, przeciwnik postawił warunki, jakie postawił. Myśleli, że pójdziemy w parter. No i przypuszczalnie wy też myśleliście wszyscy, że gdzie minuta i bo on boksuje, to pójdziemy w parter. Nie. Trzeba było zagrać w jego grę. Nie wiem, czy mam dobre wrażenie, ale... Low kicki. To był taki plan na tą walkę, żeby... Wiedziałem akurat, że nogi za grube to on nie ma. Nawet za czasów Strongmana nawet, kiedy dźwigaliśmy, akurat nogi mocne miał, ale nie aż tak mocne jak ja. Widziałem, że tej wagi troszeczkę zgubi, więc to będzie akurat taki punkt i jeszcze poniżej kolana. Boli okrutnie. Ale ty wagę też tracisz, bo po tobie widać, że ty schodzisz cały czas w dół, co walka to jest ciebie coraz mniej. No może tak coraz mniej. Ja przy walce z Popkiem miałem 116,800, dzisiaj 114, 2 kg na takiego konia jak ja. Jest to nic, sporadycznie, tylko po prostu cały czas organizm, ciało się cały czas zmienia i przekształca pod MMA. To już nie są ciężary, więc to jest zupełnie inna masa ciała niż do ciężaru. Można ważyć 115, dźwigać ciężary, a nie wytrzymasz jednej rundy, a można ważyć 115 i 3 rundy spokojnie wytrzymasz. Można powiedzieć dosłownie i przenośnie, że utarłeś nosa Tomiuszowi na koniec walki po tych docinkach przed walką. No to jest akurat taka może złość sportowa, nic osobistego akurat. To, że akurat takie przycinki są, może po prostu chcą mnie wybić z równowagi i gdzieś tam w jakiś sposób uszczypnąć. Tak po prostu musi być i koniec. Wyjaśniliśmy sobie jak chłop z chłopem na garści, ot i tyle. No. Nos mu prawie odpadł. Nie wiem, nie widziałem. Widziałem tylko, że chrupnęło coś tam, no i od razu krew trysnęła i w dobrym momencie sędzia był, bo po prostu może by troszeczkę za dużo spustoszenia było akurat od tego sędzia, że w odpowiednim momencie, żeby to przerwać. Poprawiłeś pracę, bo miałem wrażenie, że ewidentnie lepiej. Cały czas trenuję, ja nie leżę akurat z tej akurat strony, może znacie mnie już i widzicie, bo gdzieś tam się kręcicie koło mnie, to wiecie, że ja nie należę do ludzi, którzy leżą. Ciężko trenuję, choćbym chciał czasami trenować 4 treningi dziennie. Nie idzie, ja muszę zrobić 2 godziny do domu i czasami mnie wyganiam. Dosyć, koniec, tak jak ostatnio zakazali mi biegać. Nie mogę biegać i koniec. I dla mnie to kara była, dlatego że za dużo tego wszystkiego, bo chcę 2 razy tyle trenować. Na ostatnim KSW powiedziałeś, że po walce jedziesz do biura, bo masz robotę. A teraz planujesz jakiś dłuższy odpoczynek, czy też znowu tak naprawdę w ten codzienny rytm wpadasz? Oczywiście w poniedziałek budowa akurat jakiejś hali przemysłowej trwa, w poniedziałek o 6 rano już melduję się w samochodzie i muszę objazd tego wszystkiego robić, jak nie ciężarówki, to sport jest dodatkiem, bo czasami traktują niektórzy to jak sport dodatkiem do życia lub odwrotnie to jest, więc sport jest dodatkiem do życia, a nie życie do sportu, powiem może w ten sposób i ja tak do tego podchodzę. Czy ja wiem, czy ja jestem najsilniejszy? Chciałbym dobrze bić się i kondycyjnie, spokojnie ten pełen dystans przetrwać i wtedy będę naprawdę szczęśliwy, jeżeli 3x5 w dobrym tempie, tak jak dzisiaj, przetrwam, no i wygram spokojnie na punkty, wtedy powiem tak, daję radę. Proszę, następny zestaw pytań. A jak to Rodowy robił wrażenie na tobie? Ja tego wszystkiego nie widziałem. Dla mnie to nie robiło wrażenia, dlatego że kiedy ja tutaj przyjechałem o godzinie 17, ja nie widziałem nawet, ja nie widziałem publiczności gdzieś tam, dlatego że skupiłem się tylko, widziałem klatkę przeciwnika, ja tego nie widziałem. Słucham teraz pani tutaj może. Ja właśnie ewaporuję. Mariusz, wspominałeś, że w okolicach 40 roku życia będziesz myślał o emeryturze. Teraz po pięknej wygranej mam nadzieję, że to tylko były takie
zdjęcia mrzonki i idziemy dalej. Nie, cały czas wszystko to podtrzymuję, tak jak powiedziałem. Nie wiem, ja już na dzień dzisiejszy ja już nic nie muszę. Ja tylko mogę, po prostu nie wiem, czy to będzie za pół roku, może za rok, może za półtora. Nie wiem, w każdej chwili mogę skończyć, nie wiem, ja nie wyznaczam sobie teraz po prostu metryki, biologii nie oszukamy, jestem tego świadomy swojego ciała, mimo to, że kontuzji nie mam, nic mnie nie boli, mogę dalej trenować, ale w pewnym momencie powiem dość, może być to z dnia na dzień, dlatego że ja chcę żyć i skorzystać z tego wszystkiego, co mam zbudowane za plecami, a nie tylko praca, zawodowy sport, jest to ciężki kawałek chleba. Mariusz, byłeś faworytem, wiele osób mówiło o tym, że nie dawało większej szans Tiberianowi, oni się nie pomylili. Co chcesz powiedzieć swoim fanom, którzy dzisiaj podnieśli taki rumor, gdy wchodziłeś na płytę? Później jak się za coś bierze, to zawsze systematycznie ciężko trenuję. Jak ja to zawsze mówię, tanie skóry nie sprzedaję. A który pojedynek Pudzianowi dzisiaj się podobał najbardziej? No akurat cały fight card był dosyć ciekawy, od samiutkiego początku do samego końca. Każdy z kibiców, każdy z fanów mógł dzisiaj znaleźć coś ciekawego dla siebie. I trochę flick fightu było, i naprawdę dobrych walk było, i waga ciężka, i waga lekka. Każdy, kto tu przyszedł, na pewno nie wyszedł zawiedzony. Kiedy 8 lat temu rozpoczynałeś swoją przygodę z MMA i treningi na WF-ie pierwsze były, to myślałeś, że ta przygoda będzie tak długo trwała? Nie wiem, ja się wtedy nie zastanawiałem, co to będzie, mówię, wyjdę sobie tak 2-3 razy, dobra, jak to wiadomo, że akurat w jakimś w sporcie tam jakiś był, pobiegam sobie rok, 2-3, fajnie, kondycja będzie. Teoretycznie tak, a praktycznie zderzenie ze ścianą było i oczy otworzyłem, o cholera, to dopiero jest wyzwanie. No i tak sami widzicie. Dobrze, moi drodzy, dwa pytania ostatnie. Ja mam pytanie, publiczność wypisała Mameda Khalidowa, złoszczony wyszedł z klatki, nie udzielił wywiadu. Jak skomentujesz takie zachowanie publiczności? Troszeczkę jest to krzywdzące, dlatego żeby kogoś oceniać, najpierw trzeba poznać kogoś przeszłość, żeby go wziąć oceniać na temat tego, co się wypowiada. Akurat ja wypowiadam swoje głośno poglądy na temat tego wszystkiego, co się dzieje. Akurat tutaj stanę w obronie Mameda, dlatego że najpierw, żeby o tym człowieku się wypowiedzieć, trzeba poznać jego historię i się nie dziwię mu, że czasami po prostu on takie podejście ma. No akurat jeżeli ktoś chce poznać jego historię, niech sobie przeczyta tą książkę, którą jest o nim napisane i wtedy dopiero niech się wypowiada na jego temat. A akurat tym razem ja stanę po Mameda stronie. To nie on sędziował. Wiesz co, może takie pytanie, skoro już tak jakoś rozmawiamy obok nieco. Byłby w stanie jakoś skomentować Manchester, to co się wydarzyło i czy to masz jakiś stosunek do tej sytuacji? Polityka mnie nie interesuje, ale z takimi bydlakami to po prostu nie zastanawiałbym się od razu pod ścianę. Oko za oko, ząb za ząb. Dziękujemy bardzo.